pracy codziennej mam wrażenie, nie zawsze jest na to przestrzeń, bo jest niespokojnie, nie ma na to ani czasu, ani często chęci. Natomiast konferencja według mnie to jest doskonałe miejsce, żeby właśnie wymieniać się doświadczeniami z różnych jednostek w całej Polsce, a to skutkuje później wprowadzaniem zmian w naszą codzienną praktykę. No, do samodzielności pielęgniarek mam wrażenie, że można podchodzić na dwa sposoby. Ja widzę duży problem w Polsce, jeśli chodzi o pielęgniarstwo. Problem polegający na tym, że brakuje trochę krytycznego myślenia w takiej codziennej pracy. My oczekujemy, no niestety, to się oczywiście zmienia, ale wydaje mi się, że często oczekujemy jasnych procedur, konkretnych zadań, zaleceń, które będą sztywnie dopasowane do każdego przypadku klinicznego, podczas gdy pielęgniarstwo, wydaje mi się, jest bardzo otwartym zawodem i takim, który pozwala na bardzo szerokie podejście do pacjenta poprzez analizę tego, co się z pacjentem dzieje. Ja specjalnie dałem taki tytuł, który jest prowokujący i jakoś zaintryguje, bo przecież nie będę mówił o maszynach rolniczych. Znaczy, przez chwilkę będę, ale nie o to chodzi. Chciałbym po prostu podkreślić, że jako pielęgniarki my naprawdę mamy, nie jesteśmy tylko pielęgniarkami, tylko my mamy bardzo szerokie możliwości w obrębie własnego zawodu. Powiem tak, wszyscy dookoła mówią, że się zwiększa prestiż i opracowanie ostatnie Ministerstwa Zdrowia w zakresie mówiące o właśnie zwiększonych kompetencjach pielęgniarek podkreślają o tym, że wzrasta prestiż. Badania opinii publicznej ostatnio opublikowane również to pokazują, że pielęgniarka ciągle pnie się w górę. Natomiast mam wątpliwości nadal, czy zwykły szary pacjent, zwykły obywatel Polski uważa pielęgniarkę, zawód pielęgniarki za zawód prestiżowy. Mam wątpliwości, ale wydaje mi się, że między innymi po to jesteśmy tutaj, żeby to zmieniać i pokazywać, że, no, że pielęgniarstwo się zmienia i dzisiaj wygląda inaczej niż w czasach, gdy powstawała pierwsza ustawa w 1935 roku. Więc mam nadzieję, że to się będzie zmieniać dalej. Oczywiście, że tak, bo przecież większość pracy pielęgniarki, zwłaszcza w szpitalu, w przychodni, to jest realizacja zleceń lekarskich i to nie ma się w ogóle czym ani wstydzić, ani oszukiwać, ani mówić, że nie, my jesteśmy samodzielni tacy, że nie potrzebujemy lekarza. To jest prawda, bo pielęgniarka może pracować samodzielnie bez lekarza. Natomiast chciałbym pokazać, że w obrębie tego swojego wykonania zlecenia można zrobić bardzo dużo. Można, że ukłuć pacjenta można na mnóstwo sposobów, w różnych sytuacjach, różnym rozmiarem igły i chciałbym tak podkreślić właśnie to na tym wykładzie, że nie ma się co zamykać na jakieś sztywne ramy. Ja to robię, bo uważam, że jest to ważne. Czy to jest ważne, to nie mam narzędzi, żeby to ocenić tak naprawdę, ale też odzew od ludzi, zarówno medyków, osób wykonujących zawody medyczne, jak i nie medyków, pokazuje, że to jest dobry kierunek i wydaje mi się, że no dzisiaj media społecznościowe są takim najsilniejszym narzędziem, w jakim można dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi, zwłaszcza młodych ludzi. I dlatego myślę, że warto i trzeba to robić na wszelkie możliwe sposoby, co czasami bywa trudne, bo zainteresować ludzi tematem praw pacjenta to może jeszcze, ale tego, no nie wiem, procedur, jakie może robić pielęgniarka, no jest trudno. Więc trzeba czasami się nagiąć, zrobić z siebie pajaca, ale w słusznym celu, zakładam.